I zgodnie z zapowiedzią, już z wielką przyjemnością witam w studiu Karolinę Bruchnicką. Dzień dobry. Dzień dobry, z równie wielką przyjemnością Cię witam. No właśnie, szczególnie, że przynajmniej tu w studiu Trójki to trochę czasu minęło od naszego ostatniego spotkania. Pożyczyłaś już rakietę tenisową dawno, czy ciągle Ci towarzyszy w życiu? Towarzyszy mi, co więcej, często gram tutaj obok Twojego studia. O, czyli tu zaraz po drugiej stronie ulicy, tak? Również, ale też w parku obok. O, to chyba to jest dobra sugestia dla naszych słuchaczy, którzy by chcieli Cię zobaczyć. No właśnie, mają całkiem niedaleko. Oczywiście nawiązuję do filmu Córka trenera, ale to już dosyć odległa historia, kilka lat minęło. Jak się czujesz tutaj fotografowana i filmowana jednocześnie? W radiu? Całkiem jestem do tego w mojej pracy przyzwyczajona, także mnie to nie onieśmiela. No powiem Państwu, że Karolina jak zawsze, ale dzisiaj chyba naprawdę szczególnie rozkwita, pięknie wygląda, więc chcemy Cię też pokazać słuchaczom. Bardzo mi miło, ale mam nadzieję, że równie fajnie się ze mną rozmawia, a nie no, tylko ja wygląda. Nie mam co do tego wątpliwości, już właśnie dochodzimy do sedna naszej rozmowy, do sedna naszego dzisiejszego spotkania, bo oto już niedługo, i to jest taka właściwie zapowiedź jeszcze z pewnym wyprzedzeniem, 10 maja na ekrany kin wejdzie, i tutaj co ciekawe, polski film science fiction, Super Siostry, jedną z tych dwóch tytułowych sióstr jesteś właśnie w tym filmie ty. Dokładnie, zgadza się. Jestem jedną z super sióstr. Co to znaczy w wypadku kobiet, młodych kobiet, jeszcze w polskich wyłącznie realiach? Wiesz co, przede wszystkim cieszę się, że polscy twórcy decydują się na nowe gatunki, na tworzenie nowych gatunków i podchodzą do tego bez kompleksów, bez oglądania się na zagranicę, na to, co już powstało. Nasza historia osadzona jest w Polsce w latach 90. Dwie główne bohaterki to kobiety, co też nie jest jeszcze takie częste w naszej rodzimej kinematografii. Aktorki ciągle na to narzekają, a ja mam wrażenie, że w ostatnich latach naprawdę po tych narzekaniach jednak one coś spowodowały, pojawiło się mnóstwo bardzo interesujących właśnie kobiecych, głównych też ról. Coraz częściej, ale jeszcze czuję tutaj pewien niedosyt. Za mało, tak. A tak, żeby były dwie główne bohaterki, to nie wiem, ostatni film, który pamiętam, to Lęk z polskich. No tak, ale to całkiem niedawno. No wiesz, pół roku temu już prawie. No tak, ale Magdalena Cielecka Orła odbierała dopiero co, prawda, w tym roku. Nagrody się potem przez cały rok odbierały. Albo i dłużej, no właśnie. No to mamy super bohaterki i jakbyś, bo wiadomo, no w tego rodzaju filmach im mniej wiemy o samej fabule, tym lepiej. Ale co byś właśnie mogła powiedzieć o tych dwóch dziewczynach? Też przedstaw swoją filmową siostrę. Moją filmową siostrę Ale gra Kasia Gałązka, którą serdecznie pozdrawiam. I stawki są tutaj dwie, tematy są dwa, ponieważ pierwsza, jak to bywa w tego typu kinie, które jednak ma swoją konstrukcję i myślę, że tego też nie należy się obawiać, dramaty Szekspira też mają swoją konstrukcję i jest to stawka globalna, czyli wiadomo, walka dobra ze złem, walka supermocy, dostęp do wielkiej broni i tak dalej, ale to też nie jest takie oczywiste, taka bajeczka, jakby się mogłoby wydawać, bo jest tam pewien plot twist, którego na szczęście nie zdradza ani zwiastun, ani opis. I druga stawka, czyli taka już nasza psychologiczna, rodzinna, bo to są dwie siostry, które przez całe życie były ze sobą rozdzielone. I to jest takie pytanie, nie? Czy to, że łączą nas więzy krwi, świadczy o tym, że my tą rodziną jesteśmy, czy właśnie nie do końca? Czy to, wiesz, czy to nie wystarczy? Czy czasami te rodziny można sobie po prostu wybrać? I właśnie spotykamy się dzisiaj jeszcze z dużym wyprzedzeniem przed premierą filmu. Jesteśmy w bardzo specyficznej sytuacji, to znaczy ja jestem w takiej samej sytuacji jak nasi słuchacze, bo filmu jeszcze nie widziałem. Co ciekawe, ty go też jeszcze nie widziałeś. Dzisiaj będziesz dopiero oglądała. Dzisiaj będę oglądała, ale wiesz, no
Pamiętam, ale ty jesteś w lepszej sytuacji. Ty wiesz, o co chodzi, bo ty grałaś w tym filmie. My nie. I traktujemy oczywiście tę dzisiejszą rozmowę jako absolutną zapowiedź i pytanie głównie do ciebie, czego właściwie możemy się po tym filmie spodziewać, bo na razie to, co o nim przeczytałem, co usłyszałem, wzbudza moją wielką ciekawość. A wiem, że twórcy do ostatniej chwili jeszcze cały czas doprodukowują jakieś efekty specjalne właśnie aż praktycznie do momentu premiery. Cały czas efekty specjalne były dopieszczane, ponieważ też mam wrażenie, że przez to, że jest to jedna z pierwszych tego typu produkcji u nas w Polsce, to trochę stawia nas, twórców, ale też przede wszystkim, już nie mnie aktorsko, osoby, które się tym zajmują, w takiej sytuacji, gdzie wszyscy patrzą ci na ręce, nie? Każdy jest ciekawy też, ale też wiadomo, jest pewne grono internautów, jak zawsze, którzy lubią się czepiać i tylko tych wszystkich szukają pomyłek. Szukają rozmaitych błędów, tak? Oczywiście, że tak, więc tutaj myślę, że stawka była jeszcze większa po prostu. Ale z tego, co widziałam już fragmenty, dzisiaj będę oglądała całość, z tego, co wiem, z tego, co też słyszałam, to te efekty wyglądają naprawdę bardzo dobrze, nie ma się czego wstydzić i mam nadzieję, że równie dobrze bronią się te sceny aktorskie. Ale wiesz, ja po prostu też jako aktorka lubię ryzykować, próbować coraz to nowych rzeczy, żeby nie dać się zaszufladkować w jednym typie ról czy w jednym gatunku, więc ja w to weszłam na 100% i bardzo w ten projekt wierzyłam, dałam z siebie wszystko, to było kilka miesięcy naprawdę intensywnej pracy, także mam nadzieję, że będą tego... Że będziemy po prostu zadowoleni. No, tak? Że będziecie zadowoleni, ale też, że po prostu było warto, nie, że będą efekty tego. A zawsze, wiesz, wolę próbować i potem, nie wiem, ewentualnie wyciągać z tego wnioski, niż siedzieć i myśleć, a czemu tutaj, wiesz, się nie sprawdziłam, dlaczego cały czas idę tą bezpieczną drogą. No nie należę do tego typu osób. Także i jest to też kino rozrywkowe. No myślę, że przede wszystkim. Przede wszystkim, ale też tego nie należy się obawiać, czy właśnie stawiać tego na jakimś dalszym planie. Nie wiadomo, kino psychologiczne jest niesamowite, jest fascynujące. To jest mój ulubiony rodzaj kina, też tego nie ukrywam. Ale dobrze jest się czasami rozerwać i po prostu wpuścić trochę luzu do swojego życia, zobaczyć coś, co jest po prostu też fajne w obrazku, ładne, robi wrażenie. Rozmawiamy o majowej już premierze w naszych kinach, w filmie Super Siostry, w filmie Science Fiction. Były w ostatnich latach takie, powiedzmy, drobne, skromne próby, na przykład Dzień, w którym znalazłem dziewczynę na śmietniku, prawda, na jakieś takie próby nawiązania do gatunku science fiction, ale oczywiście w kinie autorskim, bardzo skromnym. Super Siostry, myślę, że to jest jednak film z nieco większym rozmachem, bo tak zachęcająco mówiłaś o tych choćby efektach specjalnych. Film w reżyserii, dodajmy, Macieja Barczewskiego. Pamiętamy jego Mistrza chociażby. Film ma większy rozmach, bo też na tym troszeczkę skupia się, nie? Też jako gatunek, że właśnie nie jest to dramat, czy właśnie takie kino społeczne, obyczajowe z elementami science fiction, tylko tutaj z góry było powiedziane, że robimy tego typu film i po prostu próbujemy, dajemy z siebie wszystko i wiesz, idziemy do tego z bardzo otwartą głową i na tym mi zależało. Także mam nadzieję, że po prostu też inne gatunki w Polsce cały czas będą swoich zwolenników przyciągać i że też będziemy po prostu próbować nowych rzeczy, bo ile można cały czas oglądać to samo, nie? Tylko dramaty psychologiczne, nie, albo komedie romantyczne. Oj, dramaty psychologiczne to ja akurat bardzo lubię oglądać. No wiem, powiedziałaś. Wiadomo, tylko po prostu trzeba się rozwijać. Ja też jestem, wiesz, jaka Karolina człowiek. Potrzebujemy też rozrywki, też, prawda? Oczywiście. A właśnie po to zostało stworzone kino gatunkowe. Już nie mówiąc o tym, że kino w ogóle było stworzone z myślą o rozrywce. Oczywiście, że tak. I też właśnie jestem jaka Karolina człowiek, ale też ja aktorka i po prostu chcę robić różne rzeczy. Chcę cały czas próbować, rozwijać się i wiesz, i to mnie uczy nowych środków wyrazu. Też jako człowiek, myślę, uczę się nowych rzeczy, dowiaduję
czuję. I to jest ważne, bo jakby tak cały czas przysiąść w jednym miejscu i myśleć, że jest fajnie, to... No to się cofasz. No to się po prostu cofasz, tak, dokładnie. Tak. Dobrze, ale jest jedna rzecz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, a która może bardzo zaskoczyć słuchaczy. Czas akcji filmu Supersiostry. W kontekście właśnie science fiction. Bo pewnie wiele osób, przepraszam, że tak wchodzę ciągle w słowa, ale wiele osób pewnie pomyślało w tym momencie, że jak science fiction, no to jakaś przyszłość bliższa czy dalsza, to niekoniecznie. Futuryzm, wiadomo. Tutaj są to lata 90. i to też właśnie jest, myślę, kolejnym dowodem na to, że jest to projekt autorski i nie ma tutaj jakiegoś oczywistego kopiowania tego, co już powstało za granicą. I też, wiesz, dlaczego takie rzeczy nie mogły się przytrafić właśnie w czasach, które już minęły, czy nawet jeszcze, wiesz, w dwudziestoleciu międzywojennym, czy jeszcze wcześniej. To są... No żałuję, że nie możemy rozwinąć tego wątku takich rzeczy, bo tego, rozumiem, nie możemy zdradzać, ale czy te lata 90. właśnie jednak były jakoś ważne dla fabuły filmu, dla Supersióstr? Były istotne. Na pewno nie traktowaliśmy tego jako po prostu tła opowieści, tylko to też... Były takie czasy, kiedy dostęp do elektroniki, czy rozrywki, czy właśnie tylu bodźców, które mamy teraz, był dużo bardziej ograniczony. Dlatego to, że te dziewczyny, wiesz, no, słuchają sobie Walkmana i nie mają komputera, telefonów komórkowych i to, że mają te supermoce, nie? Coś takiego... jeszcze bardziej w tamtych czasach dziwnego, ponadczasowego, myślę, że robi tutaj robotę. I też te lata 90. W filmie są bardzo kolorowe. Dużo jest tutaj takiego światła, pozytywnej aury, co też nie sprowadza tej historii do bycia infantylną, czy taką, wiesz, prostą. Mhm. Jest to drugie dno. No to jeszcze trochę poczekajmy. 10 maja Supersiostry w kinach, a ja, korzystając z okazji, jeszcze zapytam cię o to, nad czym ostatnio, teraz pracowałaś, pracujesz i co przed tobą? Na razie chyba taka większa aktywność serialowa, tak? Aktualnie jesteśmy w pracy, w połowie pracy nad drugim sezonem serialu Minuta Ciszy, który bardzo, bardzo lubię i naprawdę, kto jeszcze nie widział, to myślę, że jest to świetna okazja, żeby nadrobić tę jedynkę, bo tutaj wszystko się zgadza i wiesz, i scenariusz, reżyser, aktorzy, wszyscy członkowie ekipy. Z kim się świetnie pracowało? Z Piotrem Roguckim, z Olą Konieczną, Olą Popławską, Robertem Więckiewiczem, Adamem Bobikiem i całą resztą innych wspaniałych. I wiesz, jak ja się dowiedziałam, że będziemy pracować nad kontynuacją, to cieszyłam się przez rok, naprawdę, bo też to w ogóle pierwsza jest taka sytuacja w moim życiu, że wracam do projektu, który już powstał, nie? Że robimy ciąg dalszy. I teraz... z tym tam naprawdę czerpię wielką przyjemność z tego spotkania. Jest intensywnie, pracy jest strasznie dużo i jest to trudny temat, bo jednak mówimy o śmierci, ale właśnie będąc w takim gronie cudownych, zaufanych ludzi, te trudne tematy możemy w sobie oswajać. I też ja bardzo lubię takie aktorskie wyzwania, jak scena jest trudna, jak można wyrzucić z siebie dużo emocji, nie? I potem ta satysfakcja, jak wracasz do domu, jest taka, jakbym, nie wiem, przebiegła półmaraton. To jest niesamowite uczucie. Albo ostro pograła w tenisa, tak? Albo ostro pograła w tenisa, oczywiście. I tutaj, wiesz, też no, duże znaczenie ma osoba reżysera Jacka Lusińskiego. No właśnie, bo to chyba ważna dla ciebie współpraca. Ten sam reżyser... Jacek Lusiński kontynuuje. Tak, napisał... drugi sezon, tak? Tak, napisał też scenariusz wraz z Szymonem Augustyniakiem. I to jest jego świat, nie? To nie jest tak, że przychodzi, po prostu wykonuje jakąś robotę, zadanie, tylko to jest coś, co on przez lata tworzył. Układał te wszystkie klocki i tutaj, wiesz, jego uwagi aktorskie są tak w punkt, że ja się czuję po prostu na tym planie bezpiecznie i wiem, że mogę próbować, niczego się nie boję, jak jest coś trudnego,
trudnego, to cieszę się jeszcze bardziej, nie? Bo wiem, że mam tutaj duże wsparcie, też dużą otwartość jego i wszystkich osób, z którymi pracuję, więc cieszę się bardzo po prostu. To minuta ciszy, a jeśli chodzi o filmy kinowe, no to też ciekaw jestem, czy coś się u ciebie szykuje. Jest wprawdzie film taki międzynarodowy, który już za tobą już nakręcony, a którego chyba jeszcze nie znamy, bo on jeszcze chyba nie miał może jakieś festiwalowe pokazy, ale premiery. To jest film, nie jestem w stanie... Delegation. No po prostu tak, po polsku to będzie delegacja, ale gdybym chciał ten tytuł tutaj wypowiedzieć w formie oryginalnej, to nie jestem w stanie. To też się nie będę podejmować, bo jeszcze popełnię błąd. Możecie sobie państwo sprawdzić. Bo to jest chyba w języku hebrajskim tytuł. Tak, tak. To była taka koprodukcja izraelsko-niemiecko-polska, gdzie właściwie większa część ekipy była z Izraela i też cała główna obsada jest z Izraela. Kręciliśmy to w Niemczech i w Polsce i to była taka moja pierwsza właśnie współpraca międzynarodowa. Bardzo dobry film, który niestety właśnie w Polsce miał okrojoną dystrybucję. Wciąż pojawia się na festiwalach. Na przykład będzie teraz na przeglądzie Kino na Granicy w Cieszynie. O, właśnie się tam wybieram. No to słuchaj, zapraszam bardzo serdecznie. No to będę miał tak okazję zobaczyć i wszyscy, którzy tam będą. Tak, zapraszam bardzo serdecznie i film miał w ogóle swoją premierę na Berlinale w zeszłym roku. No właśnie, tak myślałem, że to głównie jednak obiekt festiwalowy, ale polecasz, tak? Tak, polecam, mimo że gram tam no, po prostu rolę drugoplanową, mniejszą, bo fabuła stricte opowiada o po prostu Izraelczykach, ludziach z innego kraju, jest osadzona w innej rzeczywistości. To samo spotkanie... Też praca tam była dla mnie naprawdę cennym i ważnym dla mnie doświadczeniem. I film jest po prostu obiektywnie dobry. No to też przy okazji zaproszenie na przegląd filmowy Kino na Granicy. Nie ostatnie dzisiaj, bo niedługo też spotkamy się z dyrektorką tego przeglądu, Jolantą Dygoś. A wracając do twoich projektów fabularnych, kinowych, no to coś takiego się szykuje na lato, ale jeszcze nie za wiele możesz powiedzieć, tak? Nie za wiele mogę powiedzieć, bo wiesz, zawsze jest tak, że dopóki nie staniemy na planie, to nigdy nie masz pewności. I nie chodzi mi o to, że wiesz, że ktoś mnie nagle z tego projektu wyrzuci. No, takich rzeczy się nie robi. Też nie ma ku temu podstaw, ale są różne rzeczy niezależne od nas, typu finansowania, pandemie, wojny i tak dalej. I po prostu dopóki już nie zaczniesz pracy, nie staniesz na planie, to nigdy nie wiesz, co będzie, ale jest duża szansa i to będzie taki film w kino drogi, dramat psychologiczny, bardzo takie skromne, subtelne kino. Także znowu przeniosłabym się, przenoszę się do innego wymiaru. I znowu to, co lubisz najbardziej. Tak, historia zatacza koło. Ale tymczasem zapraszamy, bo to już rzeczywiście niedługo, to ta najbliższa twoja premiera na Super Siostry. Zapraszam bardzo serdecznie. Jestem ciekawa reakcji, szczerze. Polskie Science Fiction. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za tę rozmowę. W Trójkowa Filmowa była z nami Karolina Bruchnicka. Dziękuję bardzo.